Admirosie! Chodź szybko, bo spóźnisz się na ceremonię! Już idę, tylko brałem kąpiel. Admirosie, wyglądasz jakby inaczej trochę. A, bo dobra, się myłem. Nieważne, chodź. Musi rozpocząć się teraz ceremonia. Tak więc niech bębny zaczą bić, bo teraz będzie jeden z najważniejszych momentów życia tego serwera. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, żeby przywołać mruczka zaświatów. To jest prastara magia, nigdy nie wykorzystywana jeszcze w żadnej serii. I zrobimy to. Aczkolwiek, żeby przywrócić kogoś zaświatów, jest potrzebna ofiara w postaci żywego człowieka. Panie Pawle, co? Pan zostanie poświęcony. Proszę wejść do kręgu. Nie tak się umawialiśmy. Proszę wejść ofiara do kręgu. Musi wejść do kręgu. Ofiara jest Pawle, do kręgu. Czy zgadzasz się na poświęcenie swojego życia dla mruczka? Jakie poświęcenie? Trudno, zostałeś wybrany. Tam już napierdziela, już w techno poszedł. Mruczku! Nakazuję ci stać! Mruczku! Jest agresywny! Ja miałem grać na mruczek! Ten, mruczek na zewnątrz! Mruczku! Mruczku, spokój się! To ja, twój pan! Co jemu się dzieje? Czym on krwawi? Chyba ogień! On się pali! Mruczek, mruczek jest dymany przez ogniska, może być trochę przypał. Gasz ogień! Gaś ogień! Mruczku! 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 Uspokój się! Ale się szybko, nie, ale jest. Szybko się trochę... Trochę szybko się narodziłeś, mruczku. Ale mruczek jaki jest piękny! Świętujmy! Udało się? Dobra, mruczku, powiem ci, że to była całkiem nie akcja. Tak więc, elo! Dzisiaj sobie gramy warka! I tak właśnie narodził się mruczek. Tak. To nieźle, to była prawda. Że niezła akcja to była, co? No niezły nie jaru, jakąś nie sądziłem, że to się uda, szczerze mówiąc. Biorę Pawła. A Paweł śpi! Czy Paweł nie żyje? Paweł, twoje ciało nie... Paweł umarł? Ej, on no umarł, no przecież poświęciliśmy go. No tak. Zginął. Nie, nie zginął. Nie. Paweł, Paweł wstawa. Paweł już wstaje. Paweł się cieszy. Ale jaki mruczek jest kurde ładny, ja pierdzielę. Udało się, wstawaj. No bo to jest mruczek. No, w ogóle trzeba wziąć jeszcze pod uwagę który to kuzynów mruczka. Musicie poznać kuzynów mruczka jeszcze. Tak, to są moje ziomki. Wyjdźcie wszyscy. A potrzebujesz... Chyba wiem, czego potrzebujesz, prawda? Katastrofę oczywiście. Tak, ogólnie rzecz biorąc, jakiś czas temu, zanim zrobiliśmy ten magiczny rytuał, doszło do katastrofy. W wyniku zdobywania magicznych artefaktów wjebaliśmy cały serwer w powietrze, ale no bo wiecie, jak to jest, kiedy się chce ożywić mruczka. No nie jest łatwo, co nie? I powiem wam, że ożywialiśmy go, ożywialiśmy i wszystko wyjebało. No, tak, wszystko wyjebało. I tak wyszło. Aczkolwiek nie ma niczego złego, co by na dobre nie wyszło. Przed wami dwóch przyjaciół, jeden to jest Wypłosz Plagi, to on zawsze był, po prostu przetrwał katastrofę. Tu mamy Franka, który jest najstarszym smokiem i on zawsze musi przetrwać. No. Z tym to w ogóle jest śmieszna sprawa, bo to było coś takiego, kiedyś może zrobimy jakąś retrospekcję, to wszystko się wyjaśni. Ale ogólnie to było tak, że Admiro zaczął trenować Dodosa swojego i wyrósł na smoka. No. Tak, bo to był tak taki było. Właśnie Dodos. Bo to... Tak. Pokazało się, że legenda stała się prawdą. Dokładnie. Była tylko legenda. Tak no. Było. Nie wiem, wiesz, właściwie była jeszcze jakaś mikstura przemiany w smoka, ale to chyba nie to. I to wytrenował, i wytrenował właśnie Admiros smoka twojego. To już takie fajne zielkawe. Ale najważniejsze, Edmunda. Że mruczek w końcu żyje! Dokładnie. I ale każdy ma teraz swojego wyszedł. Smoka. Bardzo ładny mruczek wyszedł. Bardzo ładniutki. Szaro, biało, czerwony. Mruczek. No elegancko, chociaż nie wiem, może go jeszcze przefarbuję, pomyślę o tym. Weź zejdź na chwilę z mruczka, jak możesz. Zmień mu lakier, nie? O, dobra, teraz możesz sobie latać na mruczku. Ej, a możesz na przykład, a daj mu niebieskie skrzydła, zobacz jak będzie wyglądać. No dobra, zaraz ci dam. No tak tylko wiesz, zobaczymy, zaraz będzie go... policyjny trochę. No zaraz policyjny zobaczymy, mruczek. Jak będzie wyglądać. Czy policyjny tak mruczek? Tupać? Tak masz problem z musisz coś ciszyć tupanie. Nic bardziej mylnego. To są bobry? Nie. Bobry. No. Na nowym serwerze jest bardzo fajnie. Jest 200 slotów zamiast 70. Tak, i jest dużo więcej osób grających. No faktycznie jest więcej slotów. No.
gościu. Więcej slotów, więcej graczy, więcej graczy. Proszę więcej bardzo. Slotów. O no. Kurde. Myślę sobie, muszę zastanowić się. No nie wiem, nie jestem przekonany. Nie jestem przekonany co do jego skórki, wiesz? Ja bym zastanowił się, czy go jakoś inaczej nie pomalować. Peep my dragon. No dobra, jakie no to są to jeszcze kolorki? Jakie są jeszcze kolorki? Opa! Czekaj, to będzie trzeba teraz zobaczyć na tym, na stronie. Odpimpuj mi smoka. No, zmień mu główną skórkę, tą z tej białej. Zmień mu jakąś. Ale na jaką? No to główna. Wybierz sobie. No, jakie są jeszcze? No nie wiem. No jest 40 kolorów, także powiedz mi jeden. Coś takiego niebieskawego może, ale nie aż tak mocnego. Jest ten granat jest ładny. Granatowy. Ty jesteś? Co to za ale granat, nie wiem, czy nie jest za mocny w tym środku. Już zaraz zobaczymy. Zobaczysz. Jakiś gościu tu przybrzeżał. Przybrzeł? Czekajcie, muszę sobie włączyć listę kolorów. Przybrzeł. Przybrzeł skurczybyk tutaj po prostu. Mm-hmm. Dobra. Teraz mam własnego smoka, wiecie jak się cieszę? Kurczę. O, dobra, chcesz kolor skóry zmienić, tak? No dobra, jak tak. Ten na jaki? Na ciemny niebieski czy jasno niebieski? Daj jasno niebieski, zobaczymy. Jasno niebieski. Raz. Jak ktoś tu przyfrunął do nas. Ja. A to ty jesteś. To co, mogę już latać. Proszę, nie pchajcie się. Ej, Edmund, nie pchaj się tym Edmundem. On jest taki bardziej, parsie, to jest taki bardzo lekko niebieski. Poczekaj, może... W ogóle nie widzę tego. Jakaś wersja sportowa się wychodzi z tego. To jest dla mnie cały czas jest biały w sumie. O, jak taki jest ładny. Teraz. O, tak, złam, o co chodzi? Ja mam pytanie, bo wydaje mi się, że zianie ogniem smoka nie działa. W sensie nie podpalają się dinozaury. Wiesz, nie, no co ty? Nie wiem, czy tylko u mnie. Sprawdź, zobacz, bo... No zaraz, no teraz mam takie wrażenie, że... Dobra, ale teraz ten... a ten niebieski zmień na ten taki grzbiet, co jest czerwony, zmień na w pełni niebieski. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest w pełni niebieski, to jest ten... Czy, ale ten nie, skrzydłowy, skrzydła, tak jak z koloru skrzydła, zmień grzbiet, ten co jest czerwony. I mogę spalić żółwia. W sensie, wiesz, nie podpalam. Ten co jest czerwony, co nie? Wiesz, o co chodzi. Może wyłączyli tutaj admin, żeby nie było tak OP. A zmień na ten taki jak z koloru skrzydeł. Ten grzbiet tylko. Zobaczymy jak będzie wyglądać. Skutny smok. Ten sposób. Szkoda, bo chciałem sobie polatać zawsze i podziwiać. Jak wam się podoba mój taki smok niebieski? No, czerwony był lepszy. Pasuje oczywiście. Nie wiem, czerwony był zbyt oczujemny. Paweł tylko nie posiada smoku, ponieważ jest dopiero młodym padawanem i jeszcze nie zasłużył na smoka. Albo wiesz co, dobra, nie, zmień mi ten grzbiet na ten zwykły niebieski, bo w sumie był spoko. Ten jaskrawy jest bardzo oczujemny. Ten zwykły niebieski był spoko. Co ale jest? Wiecie, ale oczujemny jest odstraszający taki. No ładny właśnie skrzydła, to jest, teraz to ładny jest nie jest byle kto. Ej, fajnie, to jest ten granat mruczek. Z białym jest ładny. Mruczek jest bardzo ładny. Czyli mamy Franka, Wypłosza, Mruczka i Edmunda. I Pawła. Tak. Pawła. No, i Pawła. Pawła. Pawle, Pawle, musisz mieć zrobić taki wstępny, magiczny. Ej, dawaj, wyścigi smoku. Wyścigi smoku. Czekajcie, wezmę Pawła troszeczkę, żeby mógł coś widzieć. Cześć, Paweł. Niech się przesiądzie. No. Ja sobie dam drugą, inną perspektywę. Przesiądź się do mnie i usiądź na siodle. Ktoś z was smoki powstały na niebo. Po wielu latach mruczek okay. Mimo, że doszło do pewnej katastrofy i niestety cały nasz świat przepadł, tak mruczek się narodził na nowo. Po to, żeby rządzić tym światem. Wziąćmy wszyscy smokie. Chodźmy, lecimy postraszyć ludzi. Szybko, lecimy postraszyć ludzi. Czas jakie fajne zrobić terror. Macie. Wprowadzić. Manewr krążący! Manewr krążący! Pigeon! Team of Pigeons! Dobra! Szybko! Za mną do lasu! Ja bym za nim do lasu nie leciał. Mruczek! Ja lecę do lasu! Do lasu! Jak to wygląda, picko? Jest jakaś baza! Wglądajmy u niego! Tu! Jak to trzymali? Tu, ale pięknie to wygląda! Robi łajba, takie bazy. O! Czas, tu kogoś chyba spali! No! Palimy ci dom! Nie prowokuj mnie, bo ci dom spalę, gościu! No. Rozszarpać jego domek! O, zrobiłem kupę! Rozszarpać dom! Zrobiłem kupę! Nie no, to jest chyba gorsze, wiesz? Nasraliśmy mu w ten... Nasraliśmy na dom! Słusznie! Zasrana baza! Zasrana baza! To go pochodzi taka zasrana baza! Wszyscy kupę! I elegancko, i lecimy dalej! Dobra, lecimy dalej! Za tym słabym smokiem plagi! Za tym słabym. Sławnym? No tak. Słabym! Wow, patrzcie, co tu jest, też jest jakaś baza. No dobra, lądujemy! Wiesz co, jaskinię odgrocił cały. To jaskinia tu jest! Szybko do jaskini! Nie wlatujcie do jaskini! Spadniesz z Franka! A. To jest taka przejściówka, to nie jest jaskinia, wiesz? A do czego to jest przejściówka? A takie przejście, taki most jakby. Mała jaskinia. A nie można wylecieć tam? Można. Tutaj można. Można.
No. Elegancko. No, to jest dobra. Dobra. Czas najwyższy się rozpocząć naszą przygodę w bazie. Szybko do bazy. A trafisz? No nie. Ej, patrz, no nie, jest tak. Most taki fajny, no, epicki. Duże strumień, źródełko. No. A ja może znajdziemy sobie nową bazę w sumie. Gdzie? No, nic bardziej mylnego. No nie wiem, w sumie tak sobie myślę, może czas najwyższy na nową bazę. Poszukajmy, możemy przelecieć, się przez mapę i zobaczyć. Ej, poszukajmy, ale taką epicką znajdziemy. Taką lawową, co? No. Gdzie wy jesteście? Ja się skupiłem na przykład. Jesteśmy przy naszej bazie starej. Aha, dawajcie, ale będzie ładnie. Taka poszukiwanie naprawdę ładnej bazy. To może być coś ciekawego. Jeszcze lepsza. Tamta też jest ładna, ale okej. No właśnie tamta była bardzo ładna. Tamta wiem, że była bardzo ładna. To może być nasza taka kampus wypadowy, co nie? Kampus wypadowy. Tu widzę, że tu się już ktoś rozłożył. To w ogóle, bo to jest, rozumiem, że to jest duża kraina, wow, ja tak? To tu jest. Może ja chcę chyba gamę zmniejszyć, bo mam za teraz okazuje się, że mam za dużą gamę. No to jest. Za gamę? To już jest ogromna baza. Wow. Ja tu główną bazę tym zostawił jednak tu, gdzie mam była. Mam się doczytuję jeszcze. To Jezu, ile tam smoków mają. No. Wszystkie zamknięte w tatce. Yeah. Tak się nie robi ze smokami. To jest smocza jama, smocza grota to jest nasza, gościu. Właśnie mówię, że główną bazę bym zostawił tam, gdzie była, bo to smocza grota. Tak, tamta jest smocza grota. To będą bazy wypadowe możemy znaleźć teraz. Dobra, to znajdźmy może teraz bazę wypadową w takim razie, ale jakąś taką odleglejszą trochę dawaj. Tam, wysokie coś, co to jest? To jest wieża, która jest... To jest promień śmierci tak zwany. Do przywoływania bossów ona jest. A wy już wyszliście z bazy? My już tu gdzieś latamy sobie, stary. No, już byłem przy bazie i was nie widziałem, no. Jesteśmy na kordach, mój drogi przyjacielu, 70-65. No? 70-65. Książeczkę musimy wyjął. Znaleźć jakąś ładną jak ja jestem... A nie, jestem głodny? Nie, wydawało mi się. Chociaż faktycznie będę musiał coś przekąsić. Może twój smok jest głodny. Bo promień... Lecimy na pasku tak 70 cały czas. Stosunkowo jasno u was też tak jest, jakby? No, jest pogoda. Jest. Dobra, chodźcie tu wzdłuż brzegu popłynie, może coś tu będzie fajnego. A coś tam to daleko? To poczekajcie na plegusza, bo plegusz już dobra, leci. To się do was cofam. O, jestem przy tej bazie ze smokami. Zamykam. To leć prosto cały czas. No, wzdłuż rzeki lec. Ej kurde, wiecie co mi się pić strasznie chce, wyląduję sobie na chwilę. No, jakaś tratwa jest. Spinozaur, pikuje! O, to masz go zabić. To to morderca będzie? Możesz go zabić czy nie? Mogę. Chodzi, jest, podpalisz chyba, nie? Ja nie mogę. Jak nie możesz, no co ty gadasz? No patrz, no bije go, przecież on nic nie robi. Nie no, ogień nie działa, mówię ci, że nie działa. Trzeba odpalać normalnie. Tak jakby był wyłączony. Nasze smoki myślicie? Są... Może to przez magię krwi, jaką tutaj zaużyliśmy. Magię krwi. Ogień nie pali. Przez to są zaklęte. Mnie. Ej, zaklinowałem się w nim, no i pozdro. Zobaczymy, czy mruczek też tak gryź czym go zabije? Lewym, faktycznie. Nieprawda. Ej, rzeczywiście, są lewym jakieś... Lewy działa. Dobra, no wow. Nic. Rozwiążemy to. Chyba działa prawy, zaraz zobaczę, muszę wypróbować. Znaczy. Prawy zieje ogniem, ale ten ogień nie pochwala zwierząt. W sensie, nie? Okej. Ale super. Ej ty, cwaniaczku! Z ognikiem! Ja niby faktycznie siedzę na tym siodełku. Nie działa. To się jest, coś jest skrzanione, ale to się później ogarnę. Widzę swoją stopę. Dobra, chodźcie wzdłuż brzegu, poszukamy wypadowej bazy jakiejś. Chodźcie. Trzymaj się. Tu jak jest ładnie, patrzcie. Ej, what the fuck, jaki błąd. Ej, co to jest tutaj pod skałą? Ej, co to jest pod skałą? Ej, chodźcie tu pod skałę na chwilę. Podwodne, a ja bym tam na smoku nie wlatywał, tylko bym go zostawił. Można pływać smokiem. Można? A. Ej, zobaczcie, jaka w ogóle ten przejście tu jest. Ale spadasz ze smoka, jak wejdziesz do pieski. O kurde, ja faktycznie spadłem. O, hard. I co teraz? Ja tu jestem badany na smoku, tylko... Ja zawołać je. Głową się trzymam, do grunogami jestem. To weź zejdź ze smoka. Ej, co to tu jest? Utknąłem w środku. Ej, smoki chodźcie utknęły. Tutaj, popłyniemy tutaj ten, na smoku. Ej, panowie, smoki utknęły, trzeba wyjść z tych smoków. No ja nie mogę, bo one wpadły do środka swojego smoka. No to weź J kliknij i powiedz, żeby kazał za tobą biec. A jak wezwać smoka? Że one się nie obudzą w takim terenie lekkim. No to właśnie straciliśmy wszyscy smoki, zajebisty odcinek. A nie możesz ich teleportować po prostu? Nie, ale nie, no nie zawołajcie je, patrz, mój już idzie do mnie, chodź. Kręci a jak się woła? Jak się woła? Tak się robi. No to wyjdź tym, Admiros, musisz wyjść ze skini. Wychodzę cały czas. Ej, zawołałeś też mojego. O, wykręcił się, to wszystkie zawołał. Dobra, to weźcie wyprowadźcie smoki, ja tu zobaczę co tu jest w środku, tak. Wiecie? No. Ej, zobaczcie co tu jest w środku, jakaś legendarna jaskinia tu jest. No to jest podwodna jaskinia, wiesz? Ale tutaj dalej troszeczkę. Ale nie damy rady teraz, ten. Ale ja popłynąłem nie na smoku, tylko na tym. No, jeden smok prawie wyszedł, drugi jest, niebieski wychodzi. Dobra, o, zielony też. Musicie dobra, wszystkie dalej wyszły, wszystkie już wyszły. Ale wylecisz teraz? O, aj, ale nie ten, wciśnij na wyposzu. Bo na górze, nieźle.
O kurde, jakie tu wielkie kraby są. No mówię, wychodź stamtąd. O Boże, ratunku! No teleportuj mnie, ja był za. No gdzie, no za szybko, mówiłem ci z 5 razy, żebyś tam nie wchodził. Ja już sobie odfrunąłem. No dobra, to sobie płynę do was, tylko się wiecie, że to trochę zajmie. Że sobie. Płynę sobie jakby nic. Płynę sobie przez jaskinię tą. Ja pierdolę. Śpiewający koleś. O, jest goły w rzece, nie? Mruczko! Goły w rzece. Skurczę. Mruczko, jego tu przywołać? Halo? Podpłyń do niego i wciśnij je. A nie mogę do niego wypłyń. Przywołać tu? Zanim on ci tu wykręci, to chłopie. Wsiadaj, Paweł. O. Skok! Jestem. O, ciekawe czy się utopisz, sprawdźmy. A ta wyspa tutaj też jest, patrzcie, ta wyspa no. Z wieżą. Dobra, pokaż jaka wyspa. O, wyspa? Umiesz pod wodą. Wow. No. A czaszka? Wyspa czaszka? Tam jest bardzo śmiercionośna. Nawet burza jest. Leć za mną, leć za czarnym smokiem. Poczekaj, ja muszę, aha. Gdzie masz smoka? Nie można mapy sprawdzać. Można. Tam jesteś. Tak. Mapy nie, ale nie widać mapy, ja nie widzę mapy. To przybliż sobie kółkiem myszki. Kółkiem myszki. O kurde, trzeba mieć kółko w myszce. Widziałem, że tak można latać na smoku. Trzeba mieć kółko w myszce, gościu. Właśnie. Dobra, gdzie jest ta wyspa czaszki? No, to leć za mną. No, naprzeciwko. Dobra, poczekaj, bo nie wiem, czy się zgubiłem. Admiro, gdzieś tam skręciłeś, widzę. No, ja sobie żółwia na śniadanko. Ej, faktycznie, czy to jest naprawdę czaszka? Tak. No, no jest, wyspa czaszka. Tylko, no, że nie możemy tutaj zrobić bazy, niestety. Bo? Bo to jest spawn metalu. A na szczycie samym jakby zrobić. A jakby zrobić na szczycie, na ich głowie, to będzie no. Można. Patrz. Tu. Taką wiedzę. A nie, tu jest metalu od cholery, nie. Jest? Nie. Metal, no to odpada, obsydian, niestety. Wszystko. No dobra. Ej, dobra, to poczekaj, no bo na razie jeszcze nie znaleźliśmy wyjątkowo, epickiego miejsca. Ale czekaj, tu widzicie? Jest taka, nie no, też jest metal. Nie ma co się nie męczyć. Nie można, nie można. Nawet nie o to chodzi, że męczyć się, wiesz, po prostu nie a można. A ta mała wysepka tutaj ze skałą? Patrzcie, wysepka ze skałą taka obok jest. I daleko. Tak, gdzie? Nie? Tam po lewej? O, no, po to lewej. Wygląda mi na dobrą mapę wypadową. Ej, też macie tak bardzo biało, że ledwo co widzicie? Tak, no, taka pogoda jest. Znaczy, no tak. A ta lodowa? Chciałem, że to przez gamę, ale to jednak nie przez gamę. Nie, pogoda jest. Nie, po prostu jest pogoda taka. Słoneczny dzień bardzo. Nie, tu jest fajnie, jest drewno, jest kamień, wszystko tutaj jest, to potrzeba. Tutaj te skale, gdzie lecę, bo nie wiem, czy dobrze lecę. Tak, na tej wyspie ze skałką. A na tej lodowej nie można, na przykład? Na lodowej? Na lodowej to ty zamarzniesz. No ty, ja zamarznę. Masz smoka. O, smoka, jest ogień. Ładna wyspa w sumie. Bardzo ładna wysepka. Co można zrobić? Jest bardzo dużo drewna. I wszystko no, jest tu bazę wypadową. Na tylko przykład. Nie ma skał, nie? Chyba. Są skały właśnie. A są. No, no i gicior, patrz. Wszystko lądowaliśmy. Mamy miejscówę. Nie to będzie nasza baza wypadowa. Zasnąłem. Wyspa bardzo smoków, mi to cieszy. Normalnie. No. Jak tu pięknie, Admiros. No, jeszcze nie ma dinożarów, które by cię denerwowały. No. Nikt cię tu nie zabije. Admiros. Ej, utknąłem, nie mogę się ruszyć. I mamy... No tak średnio bym powiedział. Ale słońce świeci, nic nie widać, co nie? Nie no, nie ma słońca. O, zadziałało. Jest burza. Burza, chyba u ciebie teraz w domu jest ten, jest mgła straszna, wiesz? No. No. A, u każdego co innego. Jo. No, to jesteśmy na miejscu. I my tu mamy. Zobaczmy. Pięknie tu jest. O, pięknie. To prawie było za taki widok na krainę czaszki. Kraina czaszki. Ja nie chcę, żeby się rozbić. To nie z widokiem na... Głowy czaszki! Ja nie wiem, czy wiecie, Kubuś Puchatek kiedyś szedł do takiej czaszki. Do głowy czaszki? Tak. No, naprawdę. Tak, tak poznał Krzysia. Bo no, to była melanżownia Krzysztofa. Krzysztofa. To, tak było też. To, bo on tam bimbiarnię miał. To, bo Kubuś Puchatek był czarnoksiężnikiem tak naprawdę. To czarnym księżnikiem? Czarny. Przesadził z miksturami i tego pewnie nie zamieniliście. I trochę mu mózg odebrało. Rozum. No to jest taki głupkowaty teraz, nie? No, wszystko musimy zrobić jakąś podstawową bazę dla smoków, przecież. Dobra, czas najwyższy zbudować podstawową bazę. Nazbierajmy potrzebne kamyczki. Nie będzie łatwo, na pewno. Niam. Dobra, zobaczmy co będzie. Ale nie wołajcie smoków, tak po prostu, bo one będą latać. Skalę, czy... nie. Halo, nie wołaj smoków, Blady. Ja nie wołam ich. Jak no on cię followuje, wciśnij U. U. Już? No już. Już. Dziwne, nie wiem jak to się ustawia. Uczę. Ja myślę, że mam bardzo niskie levele. Ja mam trochę większe. No, ja muszę podexpić, bo nawet nosi się. Ale na teraz nie będzie problemu, bo będziemy mogli na smoka podexpić, nie? No, to starego to trzeba zrobić właśnie. No, ale nie możemy wziąć ognie. To trochę naprawię później. To ja lecę trochę... Dobra, Mluczku, po całej tej akcji muszę ci powiedzieć, że czas najwyższy trochę napolować.
Tak. Pejdę się po okolicy i postraszę tutejszych. Dobrze. Też się przyda. Trzeba zrobić małe straszenie. Właśnie. Bardzo ważne. Co mówisz? Poranny, co zrobić? No żebyś wrócił przed 22. Nie ma sprawy. No. To? Ktoś tu się przeciwstawia przed potężnemu mruczkowi? Nic bardziej mylnego! Dobry. Wylądowanie! Wydobry! Miau! Ama miau miau! Wow. Oberwał. Mocno. Gdzie to jest pochodnia w ogóle teraz? Tu jest jeszcze jeden. O, już mam level. Tu jest nam fiber potrzebny. Dużo rzeczy tu jest. No ładnie. No nie. Musimy podzielić jakoś swoje te... jakoś musimy podzielić obowiązki. Nie ktoś zbiera drewno, ktoś zbiera fiber. Ktoś poluje. Ktoś poluje. Hehe. Wyrzuć. O. Bardzo, Karno. Dobry pani Karno. Jak było? Tak było? Zabiłem. Dobra. Dangerous has joined ARK. Dobra, więcej. To co mam zbierać drewno, czy co mam to zbierać na was? Możesz zbierać drewno, zaraz ci ogarnę. Zabieraj drewno, póki ciepłe. Jakieś skrzynki by się przydały też. Zaraz nie? Coś ogarnę. Przypadek włączyłem konsolę, to nie o to chodziło. Ragusie, wolę być blisko ciebie, bo dzięki temu będziemy razem jak spić. Tak, tak, to jest dobry pomysł. Tutaj. Już ci robię skrzynkę. Patrz, jaki to jest bydlak, widzisz go? Smoki wkraczają na akcję! Śmierdziel bydlak? Ej, co to no, jest? No, przebydlak jest. I ogólnie robimy od razu drewniane ściany. No na początek wystarczą. Siekiera, siekiera, siekiera. Zanim wbijamy level, to Nie miałem. Ale las. Patrz, jaką bazę ktoś tu zrobił. Ej, no, ej, ej, wie. Choć... Patrz, jaką wieżę ktoś z kubany tu zmontował. Wiesz, skocz stamtąd, nie? Do wody to bym skakał. Ej, ale ktoś zbudował bazę, zobacz jaka baza tutaj jest. No właśnie widzę. A gdzie, na czym? No tutaj, przy brzegu zaraz. Przy brzegu są. Ej, patrz, rekina nawet ma własnego, ale... Rekina własnego ma? No i no zobacz. Ej, no zobacz, rekina no ma, jest. Zobacz, tam jest. Jak motorówka. Próbuję rozwalić tą wielką skałę i ją biję już pół godziny. Ej, zobacz, no, jak ten rekin się zachowuje. Ten rekin dziwnie wygląda, jakby miał koronę. Ej, ale w ogóle jaki to jest świetny pomysł. Zrobił bazę po części na wodzie i ma bramę taką otwieraną na wodzie. No może tak. Wypłynąć tą. Wow. A my będziemy na wyspie, to tam już w ogóle hardcore będzie. Mogli sobie obudować tak samo. My nikt tam nam nie wejdzie. Ej, nice. Ale muszę rozwalić tą skałę wielką. Jezus Maria, ile mam... O, nie. Czemu chcesz rozwalić skałę wielką? No bo o to chodziło, żebym tu postawił dom. To nie ta... Na tej skale? Nie! Ja już na tej wielkiej. Nie na tej przeogromnej. Muszę otworzyć ekwipunek. A tego się nie da, spoko. Mamy to. Dobra. Leżą. O, patrz, tam jest cała wyspa, Bladi. Patrz. Już lecę. Dla dinozaurów. Ej, co to jest za wyspa? To jest lodowa wyspa? Są. O, tutaj ze cztery. Myślę, że tam dalej pokazujesz. Nie. A co jest, ta, co jest na tej wyspie? Tam jest zimno. Tam jest zimno i zamarzniemy. Naprawdę? Tak. Właśnie. Trzeba a smoki mieć specjalne są odporne, skupra. Czy nie? No smok tak, smok, ale... Tak, ale ty nie. Ty zamarzniesz. Okej. Okay. Zrozumiałe. A, tu źle. Podobno. Bardzo średnio, tak. No podobno jak umierasz, to jest przykro trochę. Podobno. Tak słyszałem, ale to tylko legendy. A, no to chyba że tak. A ja w ogóle prędkość ruchu mierzy się też, jeśli chodzi o szybkość latania smoka, czy jak to działa? Tak. Mhm. On szybciej prędkość lata, poruszania się biega o? Szybciej i lata szybciej. No. No nie, źle. Ale to u smoka, nie u ciebie, jak zwiększasz, nie? Tak, tak, domyślam się. Domyśliłem się, że. Nie, no wolałem się ubędzić. Odlot to masz innym razem, wiesz? A ja no nie po tym. Jak już udzielę nie patrzyłem przez chwilę. A poleciałem, wrócę na tą wyspę, co było dinozaurów dużo. Dobra. To mało. A już zawracam. Tu jestem. Tu. Nie widzę, jestem przy wyspie, gdzie jest dinozaurów. Tej malutkiej takiej wyspie, co no? Zabiliśmy. No, widzę. O, jesteś. Dobra. Ej, co to za świątynka tu jest taka mała? Widzisz to? Tam przy brzegu była taka świątynka. O, tam przy brzegu jest taka świątynka na prawo, widzisz? Zobaczmy. No jest, w skale taka. Chodź, zobaczmy, co to jest za świątynka. Może jak... ruiny. A zobaczmy, jak to wygląda, tak się gości. No, ładne jest, schody ma, patrz. Czy to tylko... A, coś tu chyba... Na razie robimy taką 3x3 bazę, nie? Nie ma sensu. No widzę, ale rozejrzyjmy się, tak się gości. Ja bym się rozejrzał. Zobacz. Patrz, tu są schody normalnie, można sobie wejść. No widzę właśnie. Elegancko. No, jakie eleganckie schody. Bardzo ładnie. Schodów to stąd szukać. Taka mała, ale taka, powiem ci, fajna, klimatyczna. No, spoko. Co, klimatyczna skała? Ja tak. Też chciałem się tym blokować. Klimatyczna skała ze schodami właśnie. Muszę chyba wyrzucić trochę. Muszę wyrzucić. Wyrzuć, Paweł, nie ma problemu. Wyrzuć to. Gdzie macie ten, jak to się nazywa, jakąś skrzynkę czy coś, gdzie no macie wyrzucać? Zjadamy. Widzisz? A, tu jest, dobra. Rozpędzam się. Właśnie widzę.
A jak blisko może być ciebie prawo uszy, żeby nie łapało ciebie? Bardzo też? Blisko. Najlepiej dobiegać za mną. Nie musi być jakieś strasznie blisko, ale... Normalnie jak wiesz... Jak w serialu jakimś takim fajnym. No właśnie widzę, takie love story trochę. Nie, love story. Pyk. Pyk. Miam. Pojedzone. Masz żółwiu. Żółw zabójca. Bardzo dobry żółw, bądź. Taki tam żółw? Nie chciał zginąć w ogóle. Mówię ci, bardzo wytrzymały żółw. No. To był taki wytrzymały, że łojacie. Łojacie albo nawet bardziej. No. Jeszcze trochę bardziej niż jacie? No, do tej skrzynki wrzucamy co zrobiliśmy, czy... Ja mam pomysł, Ladi. To zdobyłeś. A, bo to ja robię ściany, możesz mi zbierać materiały tylko, wiesz? Ja też zbieram. Ja też chcę robić ściany. A no to rób. Patrz, wylądujemy sobie tutaj. To jest ważne. To możesz robić ściany, ja zaraz będę zbierał materiały. O. Ja zrobię fundamenty. I będziemy szli po wodzie. Ściany w domu? I zobaczysz, ile będzie pod wodą. Nic bardziej mylnego. To wystarczy dach. Przynajmniej tak właśnie nie tupie ten smok. No. Bo on ma ten. Sobie chodzi. W ogóle jak cicho się zrobiło. Bo smok takie klapki zakłada, wiesz? Co tu jest? A nie, tu jest zimno już. To nie, wróć się, bo zamarzniesz. Musimy trochę być bliżej naszego terenu. Gdzieś tutaj. O, tu jest ciepło. A może wyciszył teraz. O, tu jest wielki. O, co to jest za ziomek jest w ogóle? Nie tak. Dawaj go, bardzo ładny. Miałem, pyszny. A. Wy zbieracie tu jakieś rzeczy? Zbieracie? Tak, cały czas. Dobra. Zresztą się zbiera. Ja zbieram i zaraz to. Ściany robię, wszystko. To trzeba tradycyjnie teraz, musimy z impetem zacząć, bo teraz już wiemy o co chodzi. Trzeba bobra będzie oswoić jak najszybciej. Bobra! Bobra? To plaga bobra trzeba ten. To bardzo szybko brać. Bobry to jest dobra kmina. No, bobry są super, bo... Ej, tam jest coś fajnego, zobacz. O, tam są wielkie. Uhuhu! Zjadamy je, to są koniowate takie wielkie. O kurde, coś mi wskoczyło, no. Moje prymitywne narzędzia. Krokodyl! Patrz, krokodyl! Nie mogę ścian robić? Nie ma go. Miam. Musisz staczać na węże. Nie, ja już mam nauczone. Patrz, węże stoją tu. Ej, coś mi pije, jakiś mam mikrofon. Węże! Mikro co? Już je grzejemy. Wow. 8 ścian. Ale się wystraszyłem, czy nie? W ogóle muszę zobaczyć, od którego jest siodło tego. Ej, zabiłeś coś małego, bo mi cały ekran zawaliło. Zabiłem tego, nie? To cholery tego było, a tu mrówki są. Bo tu jakieś takie mrówcie są. Te muszki małe takie latają. No. Mrówcie? Ich zabija normalnie z 15 na raz ich zabił, nie? Cały ekran zasypało. Wow. Co najlepiej w smoku inwestować? Tak. A co masz już? Znaczy ile masz melee damage? Najpierw na dole. A ile powinien mieć melee damage? No najlepiej ja z 1000. Ja mam 780 na przykład. Nie no, ja w ogóle mam 962. No to dobrze, ci się bardzo wylodował. To na 1000 dodaj, a ile masz speeda? 136%. No to weź tak do 200 speeda i w HP pakuj. I potem co? W HP, tak? No. Pyk. Już ma 200 speeda, rusza się bardzo szybko. Szybciutki. A można mieć powyżej 1000, co nie? To nie ma problemu. Tak. Tylko, że ciężko będzie być, nie? O, nie chcę mu wylądować. Obraził się. Na skalę spróbuj wylądować. No już, poczekaj, muszę obrót zrobić, bo strasznie... Problem z zwrotnością tych smoków czasami, nie wiem czy też są mało zwrotne. Musisz wylądować, jak wylądujesz to już dla tobie. No, czasem takim się robi, wiesz, mają zawroty w głowie. Zawroty w głowie, nie lądują. No i bez shifta też w miarę skręcają w powietrzu. Dobra, jesteś tu? A, jesteś tu. Coś cię... Tutaj jestem. Oj, co za ładny potwór. No. Zjedzony. Pyszny. Idziemy dalej. Dobra. Miam! Dobra, to sobie levelujecie teraz, tak? Nie. My przyniesiemy wam mięso po prostu. Na obiad. My polujemy po prostu na obiad w tym momencie. O, jest krokodyl, patrz. Zdrowy, silny krokodyl. Dobra, bierzemy go? Żaba jest. Ej, można przyjąć żabę? Można. Przejdźcie się na nie. A co daje ci diabę przyjęcie? Diabę przyjęcie? Diabę? Nie wiem. Oj, chyba jest mocny. Ale jak to zabrałeś? Już się odtagowało. Chciałem się tam powrzucać. Smacznego, a nie, nie zabrałeś. Się teleportowaliśmy się trochę, cofka była. No. Wow. O kurde. Znowu zrobiliśmy. Ale żeś zasmował. To ty byłeś teraz, patrz na to jest. Wy też to widzicie, jak to my zabijamy? Czy nie, co wy jesteście daleko? Patrz ile tutaj jest. Ja pierdzie, jakbyś dział ogniem, to był hardcore, nie? No. Szkoda, że na ogień nie działa. No. Więc trzeba naprawić, cały czas te mrówki. Jak tu jest w ogóle niebezpiecznie. Z tych mrówek to jest od cholery. Ja się boję. Przecież jak zejdziesz ze smoka, to chyba giniesz od razu. No, od razu. O? Pa, znowu tego przyleciało. Podziewia.
Wow. Masakra, a te mrówki w ogóle ekspią, czy to takie tylko dla jaja? Tak, są? Tak, daje, ale nie chyba dużo, głodne nie. Się robię. A teraz latają te małe za nami. Zdałby się teraz ogień, zobacz ile tych jest, prodaktylków. Zbierz sobie trochę berisów, Paweł. Właśnie szuka mi się to. Wszędzie. To nie koniecznie. Gdyby to działało, panie Pragusie. No, niestety. Pójdę na skałę może. Albo podlecę. O. Nie ruszać, żeby cię nie zblokowały gdzieś. Panie Admiro się... O kurwa. Robię ściany cały czas. Ale to już tyle ścian nie wiem, że chyba na poszło. No dobra, to chyba idziemy dalej, nie? Nie? No dobra. No na co? O, tu jest kilka. Pyk. Mały. Jeszcze jest o, kurde, potrzebne, mój drogi stało? Przyjacielu. Jeszcze bo to się nabywały, coś? No. To jeszcze, bo nie słyszałem. Jeszcze dwie ściany, jeden door frame. Zabiliśmy i... pierwszy raz. Drzwi. No to już tu narobiłem 8 ścian. No to się zdarza czasami. No to już nie rób się. O, dobra. Pijawkę zabiliśmy pierwszy raz i nam wskoczyła w ten. Ale door frame'ów to ja nie mam chyba. To ja zaraz ogarnę. Pijawkę ej, nowa? No właśnie, jest już zrobione tak, że można się nauczyć krokodyl. Wszystkiego? Wszystkich engramów? Nie, no jeszcze nie. I raczej nie będzie tak zrobione, bo to jest bardzo w sumie ułatwienie, nie? To jest PvE. Ja tak bym chciał, żeby było ułatwione. No właśnie, a da się jakoś resetować wszystkie te? Chyba nie. No bo to trochę bez sensu, bo ktoś zainwestuje i potem... No ale właśnie o to chodzi, że to dlatego trzeba grać w grupach. Musisz znaleźć sobie kolegę, który ci będzie uczył innych rzeczy. No dobra, to wszystko wyjaśnia. W takim razie, Admiro, ty inwestujesz w te wszystkie najmniej przydatne rzeczy. No, i rozwiązane. Haha, no i jesteśmy ułożeni, no to doskonale. No, problem z głowy. Cię ustawiliśmy. Dogadaliśmy się, co nie? Dogadane, jak to się mówi. Nie no, potem i tak będzie błąd, który wszystko cofnie, co ja, nie? W sumie to... też mogę to no. Nie, no, nie ma lipy. Więc ja się czym przejmować ogólnie. Nie no, nie cofnie okay. Się, no co ty. Dobra, dobra, chyba wracamy do domu powoli. No, trzeba wracać do domu. I kończymy odcinek. Dawaj, polećmy. Tego już chodź, wracamy jeszcze tego i wracamy, dawaj. No, jeszcze a, jeszcze tamtego gryziesz. Gryźli. No to już, hop. No, no dobra, śmig. A coś tam pojadą sobie? Lecimy sobie do naszej bazy. Do naszej bazy lecimy se. Jak się ładnie śpiewa. No. Jak on musi wyglądać ładnie. Do naszej bazy lecimy se. Będziemy sobie nie wiem co tam brał, nie, ale do naszej bazy se lecimy. Nie zgubiłeś się śpiewaku? Nie, nie, zgubiłem. Pośpiewajmy razem. On leci do naszej bazy. Nie ma jak widać, że troszeczkę szybszy. Się zaczęło. Nie. Jest akurat możemy zwieńczyć odcinek. Oni lecą do bazy. Możemy zwieńczyć odcinek tym, że po prostu ja postawię łóżko. Jednym ja na bym nie chce śpiewać. Ale masz kilka? Wystarczy. Ja bym nie śpiewa. Oni lecą do bazy. A my jesteśmy już w bazie. I potrzebuję 40 od was. 40 drewna. Nie drewna, skóry. Tak się składa, że mamy. Ja jestem najgrubszy. Dobrze się składa. Ja jestem największy, najgrubszy. Możecie zżynać, dawaj. Jej! Czekajcie. Kupa. No możesz wziąć tam kup, trochę skóry mamy przy sobie. Czekaj. Macie też jakieś ognisko? O, duży ekwipunek. Niska te sprawy, wszystko bo, się dzieje. Bo ogólnie, no nie wiem, uważałbym mięsa. Jest, jakby czekajcie. Co, w moim smoku jest odrobinkę mięsa. Zobaczcie, odrobinkę. Odrobinkę mięsa. Admiro, zobaczcie, jak jest odrobinkę mięsa w moim smoku. Ale starczy mieszne na kolację, ilości. Czy nie? No zobacz sobie. Zobacz sobie, ile to masz w środku. Dobra, i co, i to tyle? No, poczekajcie, jeszcze teraz kończymy ten, zwieńczymy wszystko łóżkiem. No nie za dużo tego mięsa masz w tym mruczku. Myślę, że na kolację nie starczy. No, łóżko, już biorę. O, łóżko, jestem na ogonie i mnie macha. Czekajcie. Dziuchy. O, i mamy łóżko. I to było jest! Chyba na tyle, nie? Jest! Tak, i tak tym jest. Akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Elo, elo! Trzymajcie się, cześć.